Witam bardzo serdecznie z AMP Football Cup 2018. Za moimi plecami AMP Footballowa reprezentacja Polski w ramach przygotowań do Mistrzostwa Świata w Meksyku zagra mecz o trzecie miejsce tego turnieju z Ukrainą. Niestety przegraliśmy z Anglikami, ale zremisowaliśmy z Mistrzami Świata z Rosją i wiecie co? To jest doskonałe miejsce i moment, żeby opowiedzieć o, uwaga, setnym meczu w kadrze Roberta Lewandowskiego. Dlaczego? Nie wszyscy to wiedzą, a szkoda, warto, żeby cała Polska to usłyszała. Robert Lewandowski jest sponsorem AMP Futbolowej Reprezentacji Polski. AMP Futbol, czyli piłka nożna dla osób po amputacji kończyny. Albo nogi, to w przypadku zawodników z pola, albo ręki lub niedowładu ręki w przypadku bramkarzy. Dla mnie to jest fascynujące, że tacy ludzie nie rezygnują ze swojej pasji po życiowej tragedii, stracie kończyny, tylko dalej uprawiają piłkę nożną i to naprawdę na kapitalnym poziomie. A Robert Lewandowski, zobaczcie, co za facet. Z prywatnych pieniędzy swoich sponsoruje drużynę, wspiera ją po to, żeby mogła pojechać na turniej Mistrzostw Świata do Meksyku. Polacy są czwartą drużyną Europy po ostatnich Mistrzostwach Europy. No ale oczywiście kasa tutaj jest nieporównywalna z futbolu pełnosprawnych. Robert Lewandowski, słuchajcie, jego logo jest na koszulkach reprezentacji Polski. Właśnie to, RL9 i po prostu przeznacza własne pieniądze, bo darzy szacunkiem tych chłopaków, chce, żeby jeździli po świecie, rozsławiali Polskę. Polacy przegrali w półfinale z Anglią i rozmawiałem z jednym z angielskich zawodników, który podpytywał, a ile ten Robert przekazuje kasy. Ja nie mogę tego zdradzić, bo sam Robert sobie tego nie życzy. On nie robi tego dla fejmu, robi dlatego, że chce, że lubi, a nie żeby się tym chwalić, więc jemu powiedziałem, wam wybaczcie, nie zdradzę, ale tylko powiem, że reakcja tego Anglika była huge, niezła, niezłe naprawdę pieniądze, więc wielki szacunek dla Roberta Lewandowskiego, który w meczu z Irlandią zagra setny mecz w reprezentacji Polski. Nie powiem, że pamiętam i byłem na wszystkich 99 dotychczasowych, ale byłem na jego kluczowych meczach i chciałem się z wami podzielić opinią o Lewym, o tych meczach. Pamiętam dokładnie, to był, no właśnie, najwyraźniej niedokładnie, w każdym razie 2008 rok, 10 września, tak, 10 września, bo zaraz będzie 10 lat równo, zaraz, jutro, tak, ja nagrywam ten materiał 9 września i debiut Leo Benhacker, powołał go na mecz San Marino, wszedł bodajże w 59 minucie, zmienił Marka Saganowskiego i nawet 10 minut nie spędził na murawie i strzelił gola, ustalił wynik meczu San Marino na 2-0, skromniutko, ale dobre i to. Pamiętam, że podawał mu wtedy Ebi Smolarek, pamiętacie, to były jeszcze te czasy, Leo Benhacker, Ebi Smolarek. W kadrze byliśmy tuż po nieudanym Euro 2008, ale pełni nadziei, że awansujemy do Mundialu w 2010 roku w RPA. Niestety nie udało się, ale w tym momencie zaczęła się wielka reprezentacyjna kariera Roberta Lewandowskiego, a ja już ją śledziłem i pamiętam dokładnie tą bramkę, bo napisałem wtedy taki reportaż po tym, jak Robert przeszedł ze Znicza Pruszków do Lecha Poznań. Pamiętam, że rozmawiałem wtedy z jego mamą, z jego siostrą. Pamiętam wtedy, że mama mówiła mi, jak bardzo on jest dojrzały, jaki był dojrzały już jako dziecko i odpowiedzialny. Ona nigdy się nie bała o to, że on spróbuje jakiś tam dragów czy innych paskud z alkoholu na podwórku. Można mu było zawsze zaufać, bo wiedziała, jak bardzo ważny jest dla niego sport. No oczywiście syn byłego judoki, byłej siatkarki, którego tata zmarł bardzo wcześnie, więc on jako jedyny mężczyzna w rodzinie wziął za nią rzeczywiście odpowiedzialność. Pamiętam, że Cezary Kucharski, ówczesny agent Roberta, wiemy, że niedawno się rozstali po bardzo długiej współpracy, powiedział mi wtedy, zobaczysz, to będzie najdrożej sprzedany polski piłkarz
z Ekstraklasy na Zachód. Rzeczywiście to się spełniło. Choć już przyszli kolejni, wiemy, że nie zawsze to wyznacza akurat ta kwota, za którą kupują zawodnika z Ekstraklasy, bo to są różne niuanse. Pamiętam, że Józef Wojciechowski wcisnął Turkom Adriana Mierzejewskiego chyba za 5-7 miliona euro, czyli więcej niż kosztował Lewy. No ale jednak chodzi o to, że Czarek już wtedy wiedział, jak on profesjonalnie podchodzi do zawodu i że jest tylko kwestią czasu, kiedy na Zachodzie zabłyśnie i na pewno sobie poradzi. I wiecie co? Za co ja jestem wdzięczny Robertowi Lewandowskiemu jako dziennikarz, polski dziennikarz, który przez lata całe, ja od kiedy zacząłem bawić się w ten zawód, lata 90. zawsze tylko peany, jeśli już na cześć jakiegoś polskiego piłkarza, to bramkarza. Jerzy Dudek w barwach Liverpoolu, wygrany finał Ligi Mistrzów z Liverpoolem, Stambuł, Artur Borut, cuda w bramce Celtiku, Liga Mistrzów z Milanem, pamiętacie, broniący rzut karny Wayne'a Rooney'a z Manchesterem United, potem Łukasz Fabiański czy Wojtek Szczęsny, Premier League, Liga Mistrzów, pamiętamy Wojtek Szczęsny z Barceloną, wchodzi do bramki, schodzi z bramki. Ciągle tylko pisanie o tym, że fenomenalna parada bramkarza, czyli zawodnika, który go celem jest zatrzymać grę, zatrzymać napastnika. To jest nie to samo jednak, kiedy można opisywać bramki, a już jak to są cztery bramki strzelone Realowi Madryt, José Mourinho wtedy na topie, który mówi: przejrzeliśmy ileś meczów Lewandowskiego, dokładnie wiedzieliśmy, jak gra, jak się zachowuje w polu karnym i na nic to nie pomogło. I tak wbił nam trzy gole, pamiętam wtedy powiedział Mourinho trzy, bo nie uznał tego z karnego za gola. No, przy karnym w żaden sposób Lewego nie mogli powstrzymać. Zbigniew Boniek, który mu przekazał swój tytuł Bello di Notte, czyli piękność nocy symbolicznie, i wierzcie mi, że nie było i boję się, że długo będziemy czekać na piłkarza tego formatu. Bramkarz reprezentacji polskiej trafił mnie piłeczką. I z takich, słuchajcie, 99 meczów reprezentacji, goli, najwięcej ze wszystkich polskich piłkarzy w historii. I zresztą byłem na tym meczu w Erywaniu w zeszłym roku, 2017 rok, końcówka eliminacji mundialu w Rosji, mecz z Armenią, hat-trick Roberta Lewandowskiego i gole numer 48, czyli zrównanie się z Włodzimierzem Smolarkiem wśród najlepszych strzelców w historii reprezentacji. 49 i 50 goli i na szczęście Robert cały czas jeszcze te bramki śrubuje. Jestem ciekaw, czy sobie sprawi przyjemność i strzeli gola Irlandczykom, którym już kiedyś gola, przecież jak pamiętamy, w Dublinie strzelił. I z takich meczów, które zapamiętam, na których byłem, chciałem przypomnieć dwa. Po pierwsze taki, który Robert na pewno będzie chciał zapomnieć, czyli mecz z Danią, reprezentacja Waldemara Fornalika, mecz w Gdańsku i Robert od ponad roku nie strzela gola dla kadry. Tu jest jeszcze takie zamieszanie z kontraktami reklamowymi, on nie bierze udziału w sesji i kibice reprezentacji Polski na stadionie w Gdańsku gwiżdżą na Roberta Lewandowskiego, na najlepszego piłkarza od dziesiątków lat, jaki grał. Wielu się zastanawia, czy nie najlepszego w ogóle w historii Polski, ale ja uważam, że wręcz nie możemy go porównywać ani ze Zbigniewem Bońkiem, ani z Kazimierzem Dejną, ani z Grzegorzem Lato, bo po prostu to były inne czasy, inna gra w piłkę, inne epoki, zostawmy tamtych czasach. I wyobrażacie sobie, to mnie bardzo poruszyło, bo kiedy nawet nasz najlepszy zawodnik nie gra swojego, nie strzela goli już rzeczywiście ponad rok, gra słabo, ale to też zależy od tego, jak grają jego koledzy. To ja myślę, że trzeba dodać wsparcia, a nie deprymować gwizdami. Pamiętacie, że wtedy Robert nawet mówił w wywiadzie, przyznał, że nosił się, zastanawiał nad rezygnacją z gry w reprezentacji Polski, no bo skoro moi właśnie kibice na mnie gwizdzą, to po co mam dla nich grać? Na szczęście do tego nie doszło.
No i pamiętam mecz, kiedy ostatniego gola strzelił właśnie przed tą długą posuchą. To było otwarcie Euro 2012, czyli mecz z Grekami. I pamiętam, to była taka euforia. Siedzieliśmy wtedy w biurze prasowym na Stadionie Narodowym. Nas po prostu podniosło do góry, bo to była taka piękna bramka. Kuba Błaszczykowski, kolega z Borussii Dortmund, podaje do lewego. Piękny strzał. Wtedy wydawało się wszystko takie piękne, takie proste, różowe kolory, że my z tej grupy wyjdziemy słabej z Grekami, Rosjanami, Czechami, że to będzie turniej Roberta, turniej we własnym kraju. Idziemy na ten piękny, zbudowany Stadion Narodowy. To nie był debiut Stadionu Narodowego, no ale jednak pierwszy mecz Polski na turnieju we własnym kraju. No coś, co dziennikarz, to był absurd, to była bajka nie do pomyślenia dla dziennikarza, który się wychował w czasach takich mizerii lat 90. i nagle ten gol, jak mówię, no to była jedna z najprzyjemniejszych euforii piłkarskich, jaką przyznałem. Potem były kolejne, był przecież mecz wygrana z Niemcami, też na tym samym Stadionie Narodowym, ale tamtego gola lewego będę jednak pamiętał do końca i życzę lewemu jeszcze mnóstwa goli w reprezentacji, patrząc na to, jak się prowadzi, jak unika kontuzji, to no, nie wiem, czy do setki, czy jeszcze drugie 50 jest w stanie, ale na pewno tego mu życzę i też spełnienia zawodowego. Zobaczcie, to jest profesjonalizm. Nie puścił go Bayern do Realu, wymarzonego, wyśnionego, wrócił i karnie, bez żadnego focha, tłucze te bramki, 4 mecze, 6 goli. To jest właśnie lewy, myślę, że najlepszy polski piłkarz naszych czasów i boję się, że prędko drugiego takiego mieć nie będziemy, choć oczywiście życzę jak najlepiej Jarkowi Milikowi, Piotrkowi Zielińskiemu, żeby ten gol z Włochami go przełamał w kadrze, żeby też cała ta paczka piłkarzy grała coraz lepiej, ale lewy jest tylko jeden. Dzięki lewy za te 99 meczów w kadrze i życzymy 99 kolejnych.